Как вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной. Так, dobrze, dzień dobry. Już się zbieramy powoli, tak? Dzień dobry. Dzień dobry, pani Aniu. Tak, ja sobie, czekając na państwa, tutaj włączyłam piękną piosenkę. Machnaty szmiel, tak? Wiemy z jakiego filmu, tak? Dzień dobry wszystkim, buziaczki. Dzień dobry. Dziękuję bardzo, pani Ilono. Lepiej się czuję, jeszcze troszeczkę jestem przeziębiona, także proszę mi wybaczyć, jeśli będę kaszlić, ale już jest ok. Tak, dzień dobry. Przywitaliśmy się ze wszystkimi i zaczynamy. Będę potrzebowała państwa współpracy, że tak powiem. Będę zadawała pytania, żebyśmy... Dziękuję, pani Kingo. Ja też tęskniłam, pani Aniu. I żebyśmy jak najlepiej, jak najwięcej wynieśliśmy z tego filmu, tak, o którym dzisiaj mówimy. Dobrze, pani Patrycji, zostawimy. Tak, dobra, czyli rozumiem, że według piosenki poznaliście państwo, na jaki temat dzisiaj będziemy pracować, tak? Tak, napiszcie teraz proszę, czy oglądaliście ten film Gorzki Romans? Tak. Czy będzie... Tak, nie? Pani Beato, jak to nie? To co, nie robimy dzisiaj live'a? Niestety nie, tak, nie, tak. Okej, okay, to ten live dzisiaj w takim razie robimy dla osób, którzy oglądali. Przecież mieliście państwo zadanie domowe. Robimy, tak? Dobra. Mhm. Robimy. Nie, bo się balam. Czego pani Kasiu, pani się bała? Tak. Tak? No widzę, że sporo osób, spore grono oglądaliście państwo, tak? Dobra, czyli rozmawiamy dzisiaj na temat tego Gorzkiego Romansu. Jest to bardzo stary film i zazwyczaj wszyscy moi znajomi z dzieciństwa jeszcze i nasza pani w szkole średniej mieli takie zdanie na temat tego filmu, że jest to film o miłości, o pięknej, głębokiej miłości, która się nie udała z powodu jakichś tam okoliczności, tak? Że wydarzyło się coś, co uniemożliwiło jakby spełnienie się tej miłości. I kto też tak uważa, że to jest film o miłości, która niestety z powodu jakichś tam obiektywnych, bardziej lub mniej okoliczności się nie udała? Kto uważa tak samo? Napiszcie proszę. Nie. Tak, nie. Mhm. Nie. No, bardzo fajne odpowiedzi. Kiedyś bym pewnie tak myślała, ale teraz nie. Gdy jest prawdziwa miłość, nie ma przeszkód. To prawda. To o manipulanci, tak? Czy to jest ten film z 1984 roku? Tak. To nie film o romantycznej miłości. Tak, dokładnie. Po raz pierwszy obejrzałam ten film w wieku 10 lat i uważałam, że to film o pięknej miłości. Zresztą znam sporo osób, którzy do dnia dzisiejszego tak uważają. I nasza pani w szkole też tak uważała i mówiła, że
Nie ważne, że się przeżyło tak krótkie życie, ale w tym, ważne, że w tym życiu była prawdziwa miłość, z czym ja w dniu dzisiejszym się nie zgadzam absolutnie. Ja nie uważam, że to film o miłości. I to jest film oczywiście o zależności emocjonalnej. To jest film o ludziach, którzy myślą, że oni są ludźmi, dlatego że na przykład, nie wiem, chodzą na dwóch nogach, obcinają paznokcie, dbają o siebie, kąpią się, zmieniają bieliznę i z tego powodu uważają, że są ludźmi, ale to nie do końca tak. Żeby być człowiekiem, to trzeba trochę więcej sobą reprezentować, między innymi widzieć w innych ludziach też ludzi i traktować ich tak, jak chciałbyś, żeby traktowali ciebie. I my dalej o tym porozmawiamy, o aparatowie, tak? Pani Urszulo, tak, dziękuję za odpowiedź. I porozmawiamy chyba o wszystkich bohaterach tego filmu. I może, no raczej nigdy w szkole nie mówiliśmy o miłości w tej dramie, o różnicach, o ile dobrze pamiętam, to już widziałam ten film bardzo dawno, 30 lat, tak, dobrze, dobrze, cieszę się, tak, dobra, ja na razie nie będę czytać komentarzy, bo mnie to troszeczkę rozprasza, a chcę wrócić do wątku. To nie jest film o miłości, to jest film o tym, jak żyć nie należy i o tym, jak ludzie popełniają błędy, wpędzając siebie w te błędy sami. Co mam na myśli? Pamiętajcie, zwróćcie uwagę, ci Państwo, którzy oglądali ten film. Mama głównej bohaterki cały czas poprawiała ją. Poprawiała i mówiła, że zachowuje się przyzwoicie, tak? Kiedy Paratow przyjechał na urodziny Larisy i Larisa zobaczyła go i bardzo się ucieszyła, on jej się bardzo podobał, jej matka powiedziała, zachowuj się przyzwoicie, tak? W rozumieniu mamy bycie szczerym jest nieprzyzwoite. Pokazywanie prawdziwych uczuć, tak, radości w tym przypadku, jest nieprzyzwoite. Natomiast przyzwoite jest, według mamy, udawać, nie pokazywać prawdziwych emocji, udawać, kłamać. Zresztą, kiedy mama z córką wracają z cmentarza, jest tam taka jedna scena, kiedy Larisa pyta się mamy, to co mam całe życie oszukiwać i udawać? I mama mówi tak, i oszukuj, i udawaj, i jakby jesteśmy w takiej sytuacji, że inaczej się nie da. Ale to jest nieprawda, to nie dlatego ludzie udają i oszukują, że są w jakiejś trudnej sytuacji, tylko na odwrót, oni są w trudnej sytuacji, jest to nieuniknione. Zawsze, kiedy prędzej czy później, kiedy udają i oszukują. Ale odłożymy na razie ten wątek na później. I wracając do tego, że mama Larisy, Charita Ignatiewna, tak chyba, uważa, że przyzwoitym jest oszukiwanie, robienie komuś nadziei, bez pokrycia oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Mama nauczyła Larisę w ten sposób się zachowywać, że pamiętacie, za każdym razem, kiedy Larisa jest w towarzystwie, jak on miał na nazwisko, ten jej narzeczony taki, taki drobniutki, Paratow, to Michałkow, przystojny i ten drugi, Jezu, zapomniałam, ale wiecie Państwo, o kim mówimy, tak? Ten w okularach, co pracuje na poczcie. Za każdym razem, kiedy ona jest w jego towarzystwie, ona nie mówi mu wprost, że słuchaj, ja nie chcę być z tobą, nie podobasz mi się i tak dalej, tylko na przykład, kiedy on ją zaprasza do teatru, ona mówi, że no bardzo jej miło, ale niestety nie skorzysta z zaproszenia, ponieważ została zaproszona przez Paratowa.
Tak, albo Paratav tam do nich przyjedzie. I to jest nieprawda. Ona w ten sposób daje mu nadzieję, że gdyby nie to, że została zaproszona przez Paratava, to ona by skorzystała z jego zaproszenia, tak? Czyli daje mu nadzieję, podtrzymuje go w tej nadziei. Ale jest to kłamstwo. Ona, tak czy inaczej, ona zresztą nie może patrzeć na niego bez odruchu wymiotnego. Takie odnoszę wrażenia. Dzień dobry, pani Iwono. Ona toleruje go z ostatnich sił i mimo to nie ma w niej odwagi, żeby powiedzieć mu, że na przykład mogłaby powiedzieć, czy ja dobrze rozumiem, że pan chce być moim narzeczonym, proszę zostawić te próby, bo to nie jest spójne ze mną. Ja nie mogę panu niczego obiecać i zostańmy przyjaciółmi, tak? I to by było uczciwe, i to by było prawdziwe, uczciwe, spójne z nią i bardzo możliwe, że nie doprowadziłoby później do tragedii, bo zawsze kłamstwo prędzej czy później kończy się bardzo przykro i smutno. I w sytuacji z tego filmu to kłamstwo Larisy między innymi i jego też, tego narzeczonego, skończyło się tą kulą, którą ona dostała. Czyli co? Czyli pierwsze co widzimy, że tutaj wszyscy wszystkich oszukują. I Larisa tak samo, mimo że w relacjach z Paratavem jest ofiarą, w relacjach z innymi ludźmi ona też jest manipulantem, manipulantką. Tak? Ona manipuluje Julijem, Julii jakoś tam, nie pamiętam jego ojczystwa, tym Julijem, żeby mieć przy sobie kogoś, kto nią się zachwyca na przykład, tak? Bardzo często bywa tak, że ludzie wykorzystują osoby, którym się podobają, ale którzy nie podobają się im, tylko po to, żeby dowartościowywać się przy pomocy tych osób, tak? Ten mężczyzna nie jest mi potrzebny, albo ta kobieta nie jest mi potrzebna, ale on czy ona tak bardzo mnie kochają, że ja wolę się otaczać kimś takim, po pierwsze, żeby stwarzać sztuczny tłok, tak? Niech on popracuje dla mnie w roli statysty, że mam tak dużo narzeczonych, tak? Adoratorów albo adoratorek, jeśli chodzi o mężczyznę. I po prostu skąpią powiedzenie prawdy tej drugiej osobie. Powiedzenie prawdy, tam na jeszcze dużo wcześniejszych wideo mówiliśmy o tym, że powiedzenie prawdy bardzo szybko potrafi pomóc tej drugiej osobie, która nie otrzymuje wzajemności, żeby się odkochać. Jeżeli my komuś powiemy wprost, że nie kocham cię, nigdy z tobą nie będę, wyrzuć to z głowy, możemy tylko się przyjaźnić, to ta osoba bardzo szybko się odkocha. Problem polega na tym, że ludzie skąpią właśnie takich szczerych słów bardzo często. I dają takie złudne nadzieje, tak? Że no chętnie bym z sobą, wybrałabym się do teatru, ale niestety jestem zaproszona już gdzieś, tak? Zamiast powiedzieć, że jaki teatr, ja patrzeć na ciebie nie mogę, tak? I zobaczcie, jakby wyglądało życie Larisy i tego Julia, gdyby on ją nie zastrzelił. I gdyby, załóżmy, nie była Paratava. Nie byłaby Paratava. Chociaż myślę, że w takim związku, jaki powstałby pomiędzy Larisą i Julią, zawsze byłaby trzecia osoba, zawsze byłby ktoś na miejscu, w miejsce Paratava. Dlatego, że Larisa nie kocha tego Julia i ona chce wyjść za niego za mąż, odnoszę wrażenie z tego powodu, żeby wszystkim pokazać coś, tak? I Julii tak samo. On możliwe, że on czuje, ma jakieś emocje, w odróżnieniu od Larisy, on ją kocha. Natomiast on też bardzo, bardzo chce pokazać komuś tam, że no coś tam pokazać, tak? Tak jak on mówił jej, Larisa przed ślubem prosiła go, żeby wyjechać gdzieś na wieś. I on jej mówi, on odpowiedział, że czy pani się mnie wstydzi,
Dlaczego mamy jechać na wieś? Nie, na odwrót. Ja chcę, żeby wszyscy zobaczyli. Ja tyle znosiłem zniewag ze strony pani znajomych, że teraz bardzo chcę, żeby oni zobaczyli, że pani wybrała właśnie mnie. Tak, 84 rok. Tak. Dziękuję pani Moniko. To ważne dla mnie. Dziękuję, że pani to napisała. Tak, czyli taki związek jak związek Larisy i Julia, gdyby przetrwał, tak, on zawsze miałby jakąś trzecią osobę, dlatego że Larisa szukałaby czegoś, czego nie ma w tym małżeństwie. Tak? I ja myślę, że taką siłą napędzającą ten związek byłoby właśnie to, że oni chcieliby komuś coś udowodnić. Ten Juli ma dużo kompleksów. Ma dużo kompleksów. A Larisa jest takim dzieckiem pokrzywdzonym przez matkę. Dlaczego ja tak uważam? Dlatego, że Larisa ma dwie starsze siostry, które mama już wydała za mąż, tak? I starsza siostra gdzieś tam przysłała list z Monte Carlo, mama pomóż. Jej mąż okazał się oszustem, grozi mu więzienie i ona prosi, żeby mama przysłała jej 700 rubli. W tamtych czasach to była duża kwota. Drugą siostrę, tą Olgę, mama wydała za mąż swoją córkę. Wydała za mąż za Gruzina, dużo starszego od niej, którego oni znają bardzo krótko, co według mnie nie wróży nic dobrego takiemu małżeństwu. Tak? I akurat ta scena odbywa się na samym początku filmu, kiedy średnia córka płacze, mówi: mama, gdzie mama chce się mnie pozbyć? I Charita Ignatiewna, mama Larisy, mówi do swojej średniej córki, że nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze, on ciebie bardzo kocha, rzuci cały Tbilisi do twoich nóg. I też bym uważała, jeśli ktoś rzuca takie obiecywania, tak, że ja do jej nóg rzucę całe swoje miasto, tak, to już trochę bym uważała na taką osobę. I mama mówi, że wszystko będzie dobrze. No dobrze nie będzie, bo samo dobrze nigdy nie bywa. Żeby było dobrze, to trzeba coś zrobić w tym kierunku. A według mamy jedyne, co ona może zrobić, żeby było dobrze, to wydać swoje córki za mąż za bogatych mężczyzn. I w tym sensie ich mama, Charita Ignatiewna, jakby sprzedaje te córki swoje, tak? Ona liczy na to, że dostanie pieniądze za to, że namówi córkę do wyjścia za mąż. I liczy na to, że będzie od czasu do czasu dostawała pieniądze od swojego zięcia, od każdego z zięciów, tak? No i my wiemy, czym się kończy. Starsza córka ma problemy, bo mąż trafi do więzienia. Średnią córkę zazdrosny mąż zadźwiga nożem. No i najmłodsza córka też wiemy, jak się kończy ten film, tak? Też będzie zabita. W tym jest zasługa, powiedziałabym, w cudzysłowie oczywiście, mamy tych dziewczyn. Tak. Mama traktuje swoje córki jako towar. Mama nauczyła ich patrzeć na siebie jako na towar. Nie ma nic dziwnego w tym, że inni ludzie, goście też traktują te dziewczyny i Larisę jako towar, jako rzecz. Tak, kiedy mama mówi Larisie, że nie mają pieniędzy, Larisa proponuje, to może oddamy dom pod zastaw. I mama się uśmiecha. Dom już dawno jest pod zastawem, tak? Z tych pieniędzy żyjemy. Czyli co my tu widzimy? Widzimy tutaj
To, że mama nie traktuje córki jako osoby dorosłej, mama wychowuje córkę bardzo na osobę infantylną, która nie wie, jaki stan rzeczy jest teraz, że oni nie mają pieniędzy, że dom jest oddany pod zastaw i tak dalej, i tak dalej. I jest to źle w tym sensie, że jeżeli Larisa jest nauczona być traktowana jako dziecko, jeśli Larisa ma taką infantylne podejście do życia, to ona przez resztę życia też tak będzie traktowana. Ona będzie szukała takich osób i będzie pozwalała, przede wszystkim będzie pozwalała innym ludziom traktować ją jako infantylne dziecko, co też nie wróży nic dobrego, tak? I teraz tak, to jeśli chodzi o mamę. Mamy jakieś pytania? Ona nie kochała, Larisa kochała, to znaczy tak, Larisa nie kochała Aparatowa, to było bardzo mocne uzależnienie i właśnie zaraz o tym porozmawiamy, sekundę. Tak. Dlaczego Larisa poddała się na te czary Aparatowa? Człowieka bardzo bezwartościowego. Jaka jest konsekwencja traktowania osoby jak dziecko? Dobrze, później porozmawiamy. Ja na razie chcę skończyć te wątki, które przygotowałam. Zobaczcie, na czym polegała ta cała zabawa Aparatowa z Larisą. Larisa odbierała wszystko na poważnie, wszystko co się działo, wszystko co on mówił. Dla Aparatowa to była jedna z gier. Takich Laris on ma prawdopodobnie więcej w różnych tam wsiach, do których przyjeżdża. I w ten sposób on się bawi. Tutaj wszyscy są od czegoś zależni. To jest w ogóle patologiczne towarzystwo, to całe towarzystwo jest patologiczne. To jest film o tym, jak żyć nie należy. Dlaczego? Mama jest alkoholiczką i narkomanką. Zobaczcie, ile razy u nich w domu, jak dużo pije się alkoholu, szampana, wina i tak dalej. Cały czas, tak? Cały czas mamusia lubi wypić i ma takie towarzystwo. Jeśli zwróciliście uwagę, ona od czasu do czasu wchodzi do pokoju, gdzie z szuflady coś tam z szafy wyciąga i wkłada sobie do noska, tak? Czyli jest narkomanką po prostu. Jest uzależnioną od alkoholu i jest narkomanką, tak czy inaczej. Nieważne, co ona tam sobie do nosa wsadza, czy tabak, czy narkotyki, jest osobą zależną. I tak, od tego, od używek, od tych impulsów, tak? Larisa jest zależna od tego, żeby ładnie wyglądać, żeby być rzeczą, na którą wszyscy patrzą i którą wszyscy podziwiają. Tak została wychowana. Tak została nauczona jakby i od tego jest zależna. Aparatow jest zależny od tego, żeby być w centrum uwagi. Pamiętacie, na samym początku film zaczyna się od tego, że Charita Ignatiewna żegna swoją córkę, którą wydała za mąż za tego starego, starszego Gruzina. I oni są na statku i żegnają się z jej córką. I Parata wjeżdża na koniu, na białym koniu, wręcz na statek, tak? I no po pierwsze on się spóźnił, ja myślę, że zrobił to celowo, żeby zwrócić na siebie uwagę. I później, mimo że nikt nie pyta się go o powody spóźnienia, on krzyczy, kajuś, 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 tak? Kajam się, kajam się. I zaczyna tłumaczyć. Wiecie, co się stało? Tamci moje głupki, co u mnie pracują, zrobili to i tamto. Dlaczego on się tłumaczy, chociaż nikt się go nie pyta o to? Dlatego, żeby zwrócić całą uwagę na siebie. On dlatego się spóźnił, on dlatego przyjechał na tym koniu. I później wyjeżdża tak samo na tym koniu, wszyscy to widzą. I dlatego on tak głośno się tłumaczy i przyszedł z kwiatami, żeby być w samym centrum uwagi. On jest uzależniony od robienia wrażenia. Dlaczego? Dlatego, że on nic innego nie potrafi. On jedyne, co potrafi w życiu, to robić wrażenie na młodych, niedoświadczonych dziewczynach,
Dlatego, że kiedy trzeba włączyć mózg i popracować nad finansami na przykład, to na to go nie stać. Tutaj Bozia rozum nie dała, tak? Jedyne, co my potrafimy, to manipulować ludźmi, niedoświadczonymi, infantylnymi osobami i sprawiać im krzywdę. To potrafimy najlepiej. Natomiast kiedy zaczynają się jego problemy finansowe i on wyjeżdża, tak? Na dworcu on mówi tym, nie Agudalowu, a jak tam jego nazwisko, no ten Wasia, ten przyjaciel Larisy z dzieciństwa, tak? Paratow mu tłumaczy, że jego zarządcy jego majątkiem są oszustami, lajdakami i tak dalej. I że oni doprowadzili do takiego stanu majątek, że po prostu go komornik sprzeda. I to świadczy o tym, że jako zarządca on jest taki sobie, on nie może dobrać ludzi, którzy zarządzaliby jego majątkiem, który na pewno, na który nie zarobił sam, tylko zarobili jego rodzice albo dziadkowie, a on to wszystko spuścił, tak? Nie umiał tego zatrzymać. I on nie umie tym zarządzać i on zawsze, takie osoby, takie pajacy, oni zawsze lubią zwracać uwagę na siebie, lubią robić nie wiadomo jakie święto ze swojej obecności gdzieś. Rozumu, żeby zająć się czymś nie mają, ale zazwyczaj oni zawsze mają kogoś za sobą. Jakiegoś właściciela swojego albo właścicielkę, i który daje pieniądze, finansuje to wszystko, te wszystkie zabawy Paratowa, tak? To może być żona, tak jak Tudu na przykład w tej sytuacji. On przetrwonił majątek i żeby go ratować, zaręczył się z bardzo majętną kobietą. I zazwyczaj u takich pasożytów, bo ludźmi nie można nazwać takie osoby, które manipulują innymi ludźmi. Zazwyczaj tacy pasożyci w ten sposób żyją. Oni mają jakiegoś właściciela albo właścicielkę, przed którym się płaszczą, żony na przykład albo męża. I ta osoba finansuje wszystkie ich rozrywki, a oni tak jeżdżą po różnych wsiach i dają duże napiwki. I robią, zobaczcie, całe miasto się cieszyło, kiedy przyjechał Paratow, tak? Cyganie tańczą, mówią, że nasz przyjaciel Sergiej Sergiewicz i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego przyjaciel? Dlatego, że on im na tacę rzuca pieniądze. On rzuca duże temu na przykład panu, który konia odprowadził, kiedy on wjechał na statek, tak? On jest przyzwyczajony kupować sobie ludzi. I dzięki temu możemy wysnuć wniosek, że Paratow tak naprawdę jest bardzo człowiekiem bardzo samotnym. Dlatego, że wszystkie osoby, które mówią i pochlebiają mu, że jest ich przyjacielem i tak dalej, są przez niego kupowani. On daje bardzo duże napiwki i przy czym pamiętacie, kiedy Paratow zaprosił na statek Larisę Nikolajewną? I oni płynęli tym statkiem, on, żeby zrobić na niej wrażenie, powiedział swojemu, temu panu, który tam, kapitanu, tak? Żeby przyspieszył, że każdemu z pracowników da 10 rubli. To bardzo duża kwota była w tamtych czasach, tak? Czyli on trwoni te pieniądze, on rozrzuca te pieniądze. I właśnie dlatego między innymi potem ma problemy z tym majątkiem, tak? I on rzuca pieniędzmi po to, żeby zrobić na kimś wrażenie. Osoba zdrowa psychicznie, bez braków, bez zaburzeń narcystycznych i tak dalej, nie musi robić czegoś takiego, tak? Bo człowiek, który ma zdrową samoocenę, który dobrze się sam ze sobą czuje, on ma po pierwsze jakieś dzieło swojego życia, ma jakąś pasję, ma jakieś cele i te cele powodują, że jego życie ma sens i
on nie musi dowartościowywać się takimi tanimi przedstawieniami, takimi robieniem takich zabaw, takich świąt za każdym razem, kiedy on tam gdzieś przyjeżdża, tak? Życie Paratewa uważam, że jest bardzo puste, bo on tak naprawdę na poważnie niczym się nie zajmuje. On dużo, to się nazywa, rzuca pył, kurz w oczy ludziom, tak? I jest człowiekiem bardzo, bardzo bezwartościowym, a na dodatek podłym, jest pasożytem. I zobaczcie, co jeszcze jest takie fajne tutaj. Obsada w tym filmie jest fantastyczna. Nie da się nie ulec urokowi Michałkowa, tak? I mamę tą Charity Ignaciewnę w wykonaniu Alicy Frendlich też wszyscy kochamy. To jest bardzo dobra aktorka i no, naprawdę ją wszyscy lubimy. I trudno sobie wyobrazić, żeby ona zagrała rolę negatywną. I tak samo pozostali aktorzy. I to jest akurat, uważam, że bardzo dobre, bo im bardziej jesteśmy podatni na sentyment do jakiejś osoby, tym bardziej powinniśmy uszczypnąć się za nogę, zastanawiając się, co ona z nami robi. Dlatego, że charyzma osób, którzy się nam podobają, bardzo może nam jakby zamykać oczy i albo na odwrót. Możemy mieć różowe okulary i przez te okulary patrzeć na życie i na te osoby, które wydają się nam bardzo sympatyczni, tak? I to akurat jest bardzo dobrze pokazane w tym filmie, tak, że no, trudno jest nam kogoś tam nie lubić i patrzeć na tą osobę pod względem krytyki. Dlatego uważam, że większość osób w sposób taki bardzo infantylny odbierają cały ten film, bo widzą tylko te emocje, widzą to uczucie, widzą te piosenki, tak? No, no wyobrażacie sobie, siedzi Michałkow z swoją obłędną charyzmą, tak? Coś tam mówi do tej Larisy, my jeszcze porozmawiamy o tym, co on mówił i dlaczego. I w tle gra jakaś piękna, wzruszająca muzyka, tak? No jak tu można się nie zakochać, tak? I właśnie dlatego trzeba bardzo uważać i wiecie Państwo to powiedzenie, po owocach ich poznacie, tak? Patrzeć należy nie na słowa, słowa nic nie kosztują, znowu do tego wracamy, tak? Tylko na czyny, na to, co człowiek robi, nie to, co on obiecuje, tylko jak on postępuje z nami. No i teraz powoli przechodzimy, idziemy dalej, tak? Tak. I przeczytamy komentarz i zamyśliłam się. Wreszcie pozdrawiam Panią serdecznie. Tak, dobra, dobra. Jedziemy dalej. Co jeszcze ważne zrozumieć? Aha, pamiętacie Państwo, tam była taka sytuacja, kiedy Paratow zaproponował jednemu oficerowi, żeby on wystrzelił do szklanki, którą Paratow trzymał na swojej głowie, na kapeluszu, tak? Jakie wnioski zrobimy z tego? Dobra, nie będę czytać komentarzy. I jakie wnioski robimy z tego? No po pierwsze, my już zrobiliśmy ten najważniejszy wniosek, że Paratow jest no, pasożytem i jest takim pajacem, po prostu klaun. Przyjechał po prostu, cyrk wyjechał, pajacy pozostali. Paratow jest pajacem i on, dlaczego on robi coś takiego, jak z tą szklanką? Dlaczego on to wymyślił? Tak, żeby strzelać do szklanki na jego głowie. Dlatego, że on wie, że on niedługo wyjedzie, on niedługo zniknie i on musi zostawić po sobie takie poczucie święta, poczucie czegoś niespotykanego, czegoś niebywałego, tak, żeby był ten kontrast. Jak fajnie było, kiedy był Paratow, jak było wesoło, tak, i przyjemnie, i ciekawie. I jak nagle zrobiło się pusto. On wie, że on wyjedzie, dlatego on, dziękuję bardzo Pani Basiu za wsparcie kanału, buziaczki, on wie, że on wyjedzie niedługo,
I on wie, że trzeba pozostawić po sobie taki posmak, tak? Posmak czegoś, za czym nieświadomie ludzie będą tęsknić. On to robi celowo. Jak zrobić, co trzeba zrobić, żeby spowodować, żeby człowiek uzależnił się od nas, tak? Żeby poczuł się dobrze. Trzeba zrobić bardzo źle, żeby jemu było bardzo źle, a potem zrobić tak, jak było. I na tą różnicę żyć. I tak robi każdy oszust. To jest znany taki ten. Spotyka się z dziewczyną, spotyka się albo z chłopakiem, tak? Potem robi jakieś gówno, za przeproszeniem, i potem robi tak, jak było. I już to, jak było, w oczach tej dziewczyny albo młodego człowieka jest czymś wyjątkowym. Ona czuje się, że wow, że super, tak? I z tej różnicy oszust żyje. I to samo on robi potem z tym zegarkiem, tak? Kiedy Larisa Dmitriewna trzyma zegarek i parata do tego strzela do zegarka. Jak należy zachowywać się w takich sytuacjach? Po pierwsze, nigdy nie wolno iść, poddawać się prowokacji. I bardzo ładnie się zachował ten oficer, który powiedział: przepraszam, ale ja nie wiem, jak dobrze pan strzela, więc ja nie biorę w tym udziału. Bardzo dobrze się zachował. Natomiast niepotrzebnie Wasia, ten przyjaciel Larisy, namawiał ich, żeby oni tego nie robili, tak? Paratowy Larisa. Im takie osoby bardziej się namawia, tym bardziej oni będą chcieli to zrobić. Tam trzeba było powiedzieć po prostu: dobrze, nie mogę wam tego zabronić, ale rozumiem, że pan zdaje sobie sprawę, co pan będzie robił, jeśli pan trafi i albo nie trafi na odwrót i odstrzeli Larisie Dmitriewnie palec albo kiść ręki, albo pokaleczy ją, albo jeszcze coś zrobi. Rozumiem, że pan zdaje sobie sprawę, jest przygotowany na te okoliczności. Nie będzie się pan chował, uciekał, tylko weźmie na siebie całą odpowiedzialność za to, co zrobił. Zazwyczaj to powinno spowodować, że człowiek ochłonie. Natomiast, już przepraszam. Natomiast, no Paratow tam grał swoją rolę. On musiał zostawić o sobie jak najlepsze, nie najlepsze, a jak najbardziej jaskrawe wspomnienia, zanim zniknął, i jemu się to udało, tak? Co robi Larisa Dmitriewna? Zgadzając się, żeby Paratow strzelał do zegarka, który ona trzyma w ręce. No, Larisa Dmitriewna, już mówiliśmy, jest infantylnym dzieckiem, taką owieczką biedną, jest absolutnym dzieckiem, tak ją mama wychowała. Ona nic nie wie o życiu i nawet jeszcze mniej niż nic. I dlatego jest takim łatwym łupem. Oprócz młodości, która szybko się kończy, i pięknej umiejętności gry na gitarze, Larisa Dmitriewna niewiele ma w sobie jakiejś głębokiej treści, bo nikt się tym nie zajmował. W ogóle odnoszę wrażenie, że mamie Larisy Dmitriewny chodziło tylko o to, żeby wydać córki za mąż, że to jest jedyne rozwiązanie i pomysł na szczęśliwe życie. I jak życie zweryfikowało, to nie bardzo chyba. Tak, Larisa się nie uczyła, nie zajmowała się, jakby w ogóle nie miała swojego życia. Była faktycznie wychowywana w takim poczuciu, że ona jest rzeczą bardzo ładną, drogą, ale rzeczą, tak? Teraz tak, mamy pytania. Mama pilnowała swojego interesu. Dokładnie, córki dla mamy były rzeczami, które ona chciała jak najlepiej sprzedać, tak? I potem, żeby zięciowie przysyłali jej jakiś pieniążek od czasu do czasu, żeby ona mogła sobie coś do nosa wsadzić, tak? Narkomanka. Tak. Teraz co tam jeszcze dalej? Piszcie pytania, dokładnie jest, jak pani mówi. Co dalej? No, trójkąt Karpmana ma miejsce wtedy, kiedy mama kłóci się z pomocą domową, i tam typowy taki trójkąt Karpmana, kiedy mama atakuje tą pomoc, ona się broni, a Larisa jej broni. Może na tym nie będziemy się zatrzymywać, powiem tylko tyle, że jeśli jest
якась особа, яка є незадоволена, так як Харіта Ігнатівна втеди, так? Що та збит дорогу купує овоці, так? Їй помоць домова. І тут не ході о овоці, і ото, що вона купує дорогу читанню. Сом такі особи, які мають таку психіку, або такий характер, можна повідати, які завжди будуть незадоволені. То не ході о то, що хтось щось зробив добре чи зле. То ході о то, що чоловік має такий систем нервовий, що він мусить ще поклучити, і він знайде повод, для якого буде мог собі ульжити. З якого поводу буде мог собі ульжити, так? Są takie osoby, osoby, które krytykują, którzy są niezadowoleni, którzy szukają dziury w całym. To jest taki organizm, taki system nerwowy, dlatego że my zawsze w życiu rzeczywistym znajdujemy to, w co wierzymy. Jeśli mężczyzna wierzy, że wszystkie kobiety są zdrajczyniami i nic niewartościowymi i tak dalej, to... Przepraszam. To życie zrobi wszystko, żeby mu udowodnić, że on ma rację. Jeśli kobieta uważa, że wszyscy faceci są beznadziejni, to życie zrobi wszystko inaczej. Ona tak poprowadzi swoje życie, żeby znaleźć temu potwierdzenie. I jeżeli ktoś krytykuje innych osób, albo ma jakieś pretensje, albo jeszcze coś, to... Он так і є. То, в що вірить, то, чого потребує, життя йому дасть. Життя йому поджучить поводи, для яких така особа буде могла когось критикувати, або ображати, або ще злощити, або ще щось, так? То теж треба, там акурат було на тим фільмі, яко такий приклад характеру мами. Харіти Ігнатівни, так? Так що то ще теж прида. В кінці ми цього лайва робимо і для нас, живучих ту і зараз, так? Натомість ці схемати, вони, бачите, панство, повторюємося з покоління на покоління. Та повість була написана в року 1874 до року 1878 через Островського. І що ще змінило? Практично нічого не змінило, так? Не їздимо зараз на конях, тільки автами, натомість особи подлі, як були, так і сом. І особи теж інфантильні, як були, так і сом. Але кожен чоловік є відповідальний сам за себе. І вертаючись до того, до тієї щеляніни, так, яку зробив Паратов, найважніше є то, щоб... Nigdy nie trzeba, życie jest dużo jakby bardziej ważne i bardziej istotne, niż żeby marnować go na udowadnianie komuś czegoś tam. Tak? Nie trzeba poddawać się na prowokacje i starać się komuś coś udowodnić. Życie jest dużo dłuższe i dużo bardziej interesujące i ciekawe, niż tutaj zgodzić się na to, żeby ktoś do kogoś strzelał, żeby zaspokoić ambicje tam, albo jeszcze coś, tak? Nie trzeba po prostu się poddawać na takie prowokacje. To jest jedna rzecz. I życie też jest... Dlaczego? W ogóle dlaczego ja zaczęłam... Zaproponowałam Państwu obejrzeć ten film. I postanowiłam porozmawiać na temat tego filmu, dlatego że ja bardzo często dostaję maile z propozycją, z pytaniem, czy ja uczę manipulacji i uwodzeniu ludzi. Ja chcę powiedzieć, że ja trochę się znam na tym i są różne techniki. To nie są żadne czary, to jest po prostu techniki... pewne psychologiczne, tak? I każdego człowieka można rozkochać w sobie, uwieść i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ci znać na rzeczy, natomiast trzeba się zastanowić, kto to robi i po co. Taka osoba wie, że ona musi udawać kogoś, żeby się dopasować do człowieka, którego ona chce rozkochać w sobie, tak? Czyli taka osoba wie, że ją nie kochają ją, tylko te techniki,
psychologiczne, które ona wprowadza. Czyli kto może być zainteresowany rozkochiwaniem kogoś? Człowiek podły, człowiek prymitywny, człowiek bez zasad, człowiek, który nie może się nazywać człowiekiem, pasożyt, tak? Dlatego, że wiedzieć, że ktoś nam ufa, a my celowo, z premedytacją robimy wodę z jego mózgu, tak? Tak się to nazywa. I robić to z premedytacją, wiedząc, że ktoś będzie cierpiał, to naprawdę to taki ktoś nie może się nazywać człowiekiem. No jest to, no nie wiem, pasożyt, nie wiem, jakaś padlina, najgorsze słowa, jakich można użyć. Wyobraźcie sobie to zepsucie i ten smród w ogóle, który idzie od takiego człowieka, który świadomie chce zadać komuś krzywdy, mając przed sobą takie dziecko naiwne, tak? Albo nawet nie dziecko, nawet może być dorosła kobieta, która przeżyła całe życie z kochanym mężem, mąż zmarł i teraz jakiś ksiądz, do którego ona się udaje, robi jej wodę z mózgu. Bo my wiemy, tak, że taką padliną, która nie liczy się z innymi ludźmi i krzywdzi ich, może być i chirurg, i prawnik, i ksiądz, i znany dziennikarz z telewizji, i jakby raczej zwykły chłop ze wsi nie posuwa się do takich technik, tak? Także dlaczego o tym mówię? Dlatego, że należy uważać, bo my jesteśmy odpowiedzialni za siebie i za to, żeby przeżyć długie, szczęśliwe, komfortowe życie. A nie oddać swoje życie po prostu z powodu jakiejś manipulacji, komuś tam nie rzucić go pod nogi. Tak, i wyobraźcie sobie jeszcze takiego paratawa, który, nieważne kim on jest, czy lekarzem, czy prawnikiem, który poluje na osobę niedoświadczoną, poluje na dziecko i aż się chce go mu powiedzieć, że na kogo ty polujesz, nie, pajac, a gdyby tak ktoś zrobił z twoim dzieckiem, czy chciałbyś, żeby twoją córkę w ten sposób potraktowano? Także to trzeba wiedzieć, o tym trzeba wiedzieć, trzeba, proponuję akurat udostępniać te moje nagrania, te wideo. Ja bardzo chcę, po prostu udostępniając te nagrania, uratujecie komuś naprawdę życie. Państwo. Tak. No i wracając do... ja ten film przeżyłam bardzo. Tak. Ja jak miałam 10 lat, to też. Ale teraz widzę, że tu nie ma co w ogóle przeżywać. Jaka jest konsekwencja traktowania... uciekło mi... Tak, dobra, czyli co, Paratawa już, na temat Paratawa wszystko jest jasne, na temat Larisy też, tak? Aha, co jeszcze, musimy powiedzieć? Zobaczcie, Larisa, będąc przez mamę wychowywana jako infantylne dziecko, niestety nie jest nauczona, ona jest nauczona, co jest przyzwoite, a co nie, tak? Tak jak mówiliśmy na samym początku, że według mamy przyzwoity jest ukrywanie swoich odczuć i uczuć i emocji. Kiedy ona widzi Paratawa i on jej się podoba, to mama ją opieprza, że zachowuje się przyzwoicie, tak? Według mamy przyzwoity jest udawanie i robienie czegoś dla innych, czego chcą od ciebie inni. I parę razy było tak, że Larisa nie chciała grać na gitarze, nie chciała śpiewać, natomiast pod naciskiem gości robiła to i pod naciskiem własnej mamy. Mama niestety nie nauczyła ją, że jeśli ty nie chcesz grać na gitarze, nie chcesz śpiewać, to po prostu nie rób tego. Należało po prostu powiedzieć, że proszę państwa, dzisiaj nie mam ochoty, dzisiaj ja tego nie zrobię.
przykro mi. I nie zrobić, i odmówić. I to jest akurat przyzwoite, i to jest normalne, i to jest zdrowe. Niezdrowe jest, żeby śpiewać tylko po to, żeby mama się odczepiła i żeby wszyscy się odczepili. To jest takie pozwalanie, traktowanie siebie jako rzeczy, tak? Co robi Paratav? Paratav, patrząc na to, jak Larisa śpiewa, przy okazji, dlaczego Paratav prosił ją, żeby ona zaśpiewała? Dlatego, że kiedy on wrócił po tej rocznej nieobecności, dlaczego on się spytał, czy pani mnie kocha? On się spytał nie dla siebie, on dokładnie wiedział, że ona go kocha. No jest zależna emocjonalnie. On to zrobił po to, żeby ona, mówiąc to na głos, sama siebie przekonała co do tego. Tak? Dlaczego Paratav prosi, żeby ona śpiewała i grała na gitarze? Dlatego, że śpiewając, ona wprowadza się w taki romantyczny stan. Leska jej gdzieś tam kręci się wokół. Paratava to śmieszy oczywiście. Oczywiście on udaje, że on jest bardzo wzruszony. I te oczy Michałkowa, tak, jego wąsy, którymi on niejedną kobietę laskotał, przypuszczam, w swoim życiu, oczywiście robią swoje, robią stylistykę otoczenia. Ale on to robi, on w duchu na pewno się śmieje z Larisy. On wie, że ona śpiewając te wzruszające piosenki, romansy, ona wprowadza się w taki stan, w którym jemu łatwiej będzie jej cokolwiek wmówić, tak? I doprowadzić ją do pewnych zachowań. Dla Paratava Larisa jest rzeczą piękną, która pięknie śpiewa, ale nic więcej, tak? On wyściguje się z tamtymi pozostałymi gośćmi domu Agudalowych i on chce im udowodnić, że on jest lepszy od nich, tak? Że patrzcie, ja wróciłem po roku nieobecności i Larisa jest moja na raz, dwa, trzy, tak? I teraz wrócimy też, porozmawiamy o tym, jak on wrócił, w jaki sposób. Zobaczcie, Paratav zniknął, nie żegnając się z Larisą, zniknął na rok i nie napisał oczywiście. Mówił temu Wasi, żeby przeprosił Larisę w jego imieniu, że on jak przyjedzie, to napisze list. Oczywiście żadnego listu nie napisał. Dlaczego on nie pożegnał się z Larisą? No po pierwsze dlatego, że on Larisy nienawidzi w tym momencie, kiedy wyjeżdża, dlatego, że jeśli chcecie kogoś nienawidzieć, to zróbcie mu coś złego. I wtedy będziecie mieli powód, żeby go nienawidzić. I on wie, że on postępuje nie w porządku wobec Larisy i on wie, że on nie ma nic do powiedzenia. No co on powie, że przetrwonił majątek i dlatego on się z nią nie spotyka. I oczywiście druga rzecz, kolejna rzecz, to jest to, że efekt tego zniknięcia, że było bardzo fajnie, kiedy oni byli razem, byli cyganie na statkach, były piosenki, tak, Larisie dali poprowadzić tym statkiem. Było bardzo dużo emocji, kiedy był Paratav. Larisa siedziała i czekała przy oknie na Paratava, nie wiadomo ile dni, bo ona nigdy nie wiedziała, kiedy on przyjedzie. I w ten sposób ona inwestowała w figurę tego człowieka, tak? Inwestowała, ta figura coraz rosła, coraz większa i większa, zasłaniała jej potem horyzont. I dlatego, kiedy ona dowiaduje się od Julia, że Paratav wyjeżdża, ona biegnie na dworzec, zamiast odpuścić w ogóle sytuację, dowiedziała się, że on wyjechał, nie pożegnał się z tobą. Do widzenia, trzeba to przeżyć, po prostu zrobić wnioski i iść dalej. Po co tam biec w ogóle na ten dworzec, tak? A ona biegnie w nadziei, że ona mu powie, że nieważne, jakie masz problemy, ja rozdzielę z panem każdą noszę i każdy ciężar, tak? A temu panu to w ogóle nie jest potrzebne do niczego.
Ten pan jest pasożytym i ostatnią padliną. Dlaczego ja tak ostro mówię? Dlatego, że no to są bohaterowie literacy, tak? To nie są konkretne osoby, chociaż jestem pewna, że państwo też w życiu rzeczywistym spotkali się z takimi osobami. I tak, ona biegnie na dworzec, żeby się z nim zobaczyć. Oczywiście nie spotkała się z nim, on wyjechał na rok i zapomniał o niej. I później, kiedy on przyjeżdża po roku nieobecności i spotyka Wasiu i tego drugiego grubego takiego starszego pana, który chce cały czas marzy, żeby przyjechać z Larisy Dmitriewnej do Paryża, on od nich dowiaduje się, że ona wyszła za mąż. I on jest zdziwiony, bo on musi sobie przypomnieć, jaka Larisa, kim jest Larisa Dmitriewna. Он в ogóle о ней запомнил. Он через этот год занимался тем, что уводил богатым паням, которая ма золотые прииски, не притлумачу этого сейчас на язык польский, але панцы, которые оглядали с тлумачением, напевно, видите, о суходе. И еще заренчил с том панем, так? Бо каждый пасожит мусит иметь своего властителя. Он своим властителькой зналяз, которая будет его финансовала. O Larisie Dmitriewnie on nie pamięta nawet. I przez przypadek, kiedy dowiaduje się, że Wasia i ten drugi nie mogą przyjść do niego w odwiedziny, bo zostali zaproszeni na obiad do Larisy z powodu jej zaręczyn, on przypomina sobie o Larisie Dmitriewnie i składa wizytę w dom Agudalowych, tak? Przyjeżdża i mimo, że Larisa prosiła mamę, żeby ona nie mówiła Paratowu, gdzie ona jest, to mama jest oczywiście udana. Powiedziała mu, że Larisa jest w ogródku, chociaż na samym początku zachowała się właściwie, że nie podała mu ręki. Powiedziała, gdzie jest Larisa i Paratow wchodzi do Larisy, do tego miejsca, gdzie w ogródku siedzi Larisa. I tutaj zobaczcie, jaki sprytny pasożyt, jak on się zachowuje. Normalny człowiek, gdyby zachował się tak jak Paratow, no normalny człowiek, załóżmy, nie zachowałby się tak, on by nie zniknął bez słowa i nie zjawiłby się po roku nieobecności, tak? I to słuchajcie, dziewczyny i chłopaki, zapamiętajcie to sobie, przystańcie, bo mnóstwo razy się spotkałam z czymś takim, że ktoś tam znika na rok albo dłużej, albo nawet na pół roku, tak? I potem się zjawia i proponuje spotkanie. Nie chcę mówić wulgarnie, co należy odpowiedzieć, ale po prostu jakie spotkanie, o czym my mówimy, to jest badanie naszych granic, tak? Na ile on może sobie pozwolić. Jeżeli my przełkniemy to, że z nami można nie żegnając się zniknąć, a potem się zjawić i zrobić tak i przebiegniemy, to no, tu nie będzie dobrego zakończenia. Człowiek nas nie szanuje, on znika na rok. Na co tu można liczyć i w jakim celu się z nim spotykać, tak? I on zrobił przyjęcie inicjatywy. To jest taka technika. Zobaczcie, on wchodzi, widzi Larisę i zamiast przepraszać, zamiast coś tłumaczyć, on robi przyjęcie inicjatywy. On mówi, że jestem ciekawy, jak długo kobieta namiętnie zakochana w mężczyźnie będzie czekała na niego? Jak szybko ona zapomni o nim następnego dnia, albo za tydzień, albo za miesiąc i tak dalej, i tak dalej. On ją obwinia, że ona zaręczyła się z tym Juliem, tak? Taka mol w okularach na poczcie pracuje, ten Juli cały. I on ją obwinia, że ona się z nim zaręczyła. A sam jest zaręczony na złotych priiskach, tak? Ale o tym dowiemy się pod koniec filmu. On wywołuje u niej poczucie winy, próbuje wywołać, mówiąc, że jak ona mogła nie czekać na niego przez rok. No,
Co prawda on nie pisał, ale on nie pisał tylko dlatego, że nie miał nic dobrego do powiedzenia, nie miał żadnych przyjemnych wiadomości, a ona jest dla niego na tyle ważna, że on nie może pisać do niej o swoich problemach. Tak? A on zajmował się przez cały rok tylko tym, żeby rozwiązać te problemy, żeby jak najszybciej wrócić do niej. I ona zaczyna się tłumaczyć, on rozumie, że ona połknęła ten haczyk. I następuje coraz dalej, tak? I zobaczcie teraz, co robi. W ogóle cała jego manipulacja polega na tym, on ją rozkochał w ten sposób, że robił cały czas jej bliżej dalej, tak? Ciepło, zimno, bliżej dalej. Mama prawdopodobnie, ponieważ jest narkomanką i coś tam wącha, mama prawdopodobnie jest osobowością niestabilną i przypuszczam, że w dzieciństwie mogła na przykład się upić i zrobić awantury dzieciom. I dzieci chowały się pod łóżkiem. A następnego dnia mama była dobra, przytulna, dawała dzieciom cukierki i tak dalej. I znowu było dobrze, tak? Czyli źle, dobrze, źle, dobrze. Cały czas była taka zmiana. I jeśli rodzice traktują dzieci w ten sposób, z dziecka wyrasta narkoman, narkoman tych emocji. I takie dziecko szuka później kogoś w dorosłym życiu, kto będzie go traktowało właśnie tak, kto da mu ten narkotyk. Tak? I Paratov jej dał ten narkotyk. On cały czas robił, przyjeżdżał i robił jakieś tam święto z cyganami. Tak, ona była w centrum uwagi, ona była najważniejsza. Wszyscy robili to, co ona chciała. On rzucał duże te napiwki. I potem znikał bez słowa, tak? I oczywiście ona załapała to. Ona jest narkomanem tych emocji. Oczywiście, że ona się na to poddała. I teraz wracając po roku i zaczynając znowu nią manipulować, on robi to samo. On na początku mówi tak, jakby brał malutkiego kotka i chciał go utopić w wiadrze z wodą. On mówi, że po tym, co pani zrobiła, Larisa Dmitriewna, i wyobraźcie sobie Michałkowa z jego oczami, z jego wąsami i z tą muzyką w tle, po tym, co pani zrobiła, kobiety straciły w moich oczach, czyli zimno, tak, na dół, tak, on topi tego kotka, ale pani zawsze będzie korzystała z mojego wyjątkowego szacunku, do pani zawsze będę miał uczucie, czyli podnosiłem znowu do góry, tak, czyli dół, góra, ciepło, zimno, znowu ją poniżej mówi, że nie doczekała się pani na mnie, tak, i co pani zrobiła? Pani się zaręczyła. Ja rozwiązywałam swoje problemy. I później, kiedy ten kotek mały już o mało co się nie zakrztusił tą wodą, on znowu wyciąga tego kotka z wiadra do góry i znowu jest ten kontrast. Ciepło-zimno, ciepło-zimno. I ona jest mu wdzięczna, tak? Co trzeba zrobić, żeby uzależnić kogoś od siebie? Zrobić mu bardzo źle, żeby się poczuł bardzo źle, a potem zrobić tak, jak było i żyć na tą różnicę. On robi to samo, tak? On Paratov, perwersyjny typ, pielęgnujący w sobie. Dobra, później poczytamy. Tak, czyli rozumiemy, on znowu bawi się z nią ciepło-zimno, ciepło-zimno. Ona jak narkoman to łapie. I wszystko niby zostaje, rozeszło się po kościach, tak? Później co następuje? Następuje kłótnia Paratova z tym Julem, z tym narzeczonym Larisy. Ta kłótnia nie robi, nie daje szacunku Paratovu, że on się tak pastwi nad Julem, ale Juli też jest taki sobie, też takie byle co. No, dobra, może tu nie będziemy się zatrzymywać akurat na tym, to mnie istotne. Tak czy inaczej, Paratov wychodząc po tej kłótni mówi, zaczekaj, zaczekaj, będziesz tym nie pamiętał. I myślę, że to, co on zrobił z Larisą Dmitriewną, to jest właśnie między innymi oczywiście też zemsta na tym narzeczonym, tak, że on narzeczony, nigdy się nawet z nią nie całował, a przyjechał Paratov i zakręcił jej genitaliami.
Бо ту іначе так не можна назвати, бо то не була милость, ані ні. Сходило тільки о інстинкт пшетрування готунку і випружнення своїх якісь там збірників, якщо ході апаратова. Жодного учуття то не ходило. Все дуже проще і брудніше. Так. Чили co? Чили oni się zbierają na obiad do tego Julia z okazji zaręczyn z Larisą i wszyscy chcą, żeby Larisa zgodziła się pojechać z nimi na statek i tam śpiewała piękne swoje romansy. I Paratov podchodzi do Larisy i mówi, że як він приклинав себе, коли вона співала, що ще пару хвиль, і він жучив все, і жодна сила вже не вирве пані з моїх рук, і так далі, і так далі. Що він робить? Він, так як клещ, допасовує ще, де ту можна ще причепити, так? Він, так як злодій і ошуст, добирає ключики до Лариси. Він є готов зробити все для... для неї, для її психіки, щоб допасувати той ключ, який задіяла. Він біжить її за руку, глащить її, тримає її за руку. Ну, хочеш, то тебе потримаю за руку, так? Ну, то заспівай мені ще, як ти пекне співаєш. Ну, то ще щось, як взрушаюче. Вони їдли там конфітури, так? І він її злізав кропельки конфітур з її руки, так? Так, і сідząc з ньом, вішаючи їй макарон на уші, він випробовує, якби вишліфовує своє міщовство. Він шукає відповідного ключика, або так як клещ, відповідного місця, де ще причепити, де ухвитити і піти з неї крев, так? І потім він виходить до того Васі, того другого, і там ще там Робінзон сидить і мовить: «Панові, вона їде, вона ще згодила». Чили він то робить все свідомо, і він дає до зрозуміння, що вона є важлива для нього, що він приклина себе, як мог з ним так поступити, так? Він то робить все в одному цілі, щоб вона поїхала з ними на статку. По co on to robi? Po to, żeby im utrzeć wszystkim nosa, że po rocznej przerwie nikt z was z nią się nie przespał i tylko zjawiłem się ja, taki mądry, taki obłędny w ogóle, taki charyzmatyczny. I w pierwszą noc po prostu na statku Larisa była moją, tak? Чи Паратов то тип нарциза укритого? Паратов то тип нарциза, не укритого, тільки якнайбільше Так, добре. Потім почитам коментарі. Чи що? Он Лариса, для чого Лариса? І зараз бачите, дуже важливий момент. Споро осіб вважало по обійженню того фільму, споро моїх знайомих, що то була милость і тільки якісь околічності, не сприяючи тому їх ужуттю, споводували, що вони не сам разом. Ні. І власне, що ні. Навіть якби Паратов не притривонив свій майонтик, навіть якби він не заренчився з тим богатим панем, так як кожен нарцис, так як кожен пасажит, який вміє пустити куш в очі, але робить то за пінензу свого властителя, кожен нарцис мусить мати свого властителя, якого зрадзав ціле життя, то навіть втеді Паратов не був би з Ларисою. Для чого? Для того, що Лариса є дуже інфантильною особою, дитином, яка не є навчена децидувати о собі, за яким все робила мама. Лариса не знає взагалі свята, життя і так далі. І для того вона не має свого власного кругосупа, своїх засад, свого бачення на світ, свого здання. І для того
Odrazu po zakończeniu stosunku płciowego, bo ja nie nazwę to miłością, od razu po zakończeniu tego aktu parata straci do niej zainteresowanie nią na tyle, że będzie dla niej tak zimny, jakby był zrobiony z góry lodu. Tak, że aż ręce będzie z zimna ściskać, tak? I my to widzimy później. Rano, kiedy Larisa się obudziła, ona patrzy wystraszona na niego. Dlaczego jest wystraszona? Dlatego, że no on już nie jest taki czuły, jak wczoraj wieczorem. On teraz chodzi, po co on polaz od razu? On jej nie zauważa i on polaz, żeby się napić znowu, tak? Czyli jeśli on to, co on wypił wczoraj, nie powoduje, że mu się nie chce pić i on źle się czuje, tylko on idzie znowu po nowy kieliszek, to oznacza, że jest alkoholikiem po prostu, że ma, że ona nigdy nie widziała go z rana, jak on zachowuje się z rana, tak? On jest alkoholikiem, też osobą zależną i on jedyne, czego szuka, to po prostu znowu, żeby się napić, tak? I dlatego Larisa patrzy na niego z przerażeniem i pyta się, niech mi pan teraz powie, czy ja jestem teraz żoną, czy nie. No i Paratow jest zmuszony powiedzieć jej prawdę o tych zaręczynach, o tym wszystkim i tak dalej. Ale dlaczego ja zaczęłam o tym mówić teraz? Coś chciałam jakąś taką fajną myśl przekazać. Ja ten film oglądałam jeszcze dzisiaj w nocy też, chociaż go znam na pamięć, nie? Ale chciałam powychwytywać te wszystkie takie istotne rzeczy. Czyli tak, dlatego że ona sama sobą nic nie reprezentuje, on wie, że on będzie musiał za nią myśleć, za nią robić, za nią coś tam podejmować decyzje, jeszcze coś, a jemu to nie jest potrzebne. On dla siebie nie ma za dużo czasu, żeby zająć się swoimi sprawami, tak? Więc ona dla niego będzie ciężarem. Kiedy ona spełniła swoją funkcję, ona jest dla niego funkcją, tak? Ona spełniła swoją funkcję i on poszedł do łazienki i poszedł się napić i jakby więcej nie ma o czym rozmawiać, tak? Dlatego powtórzę, że to nie są jakieś okoliczności przykre, które zaważyły na tym, że oni nie są razem. Nie, oni i tak nie byliby razem. Ona nie jest mu potrzebna, żeby się o nią troszczyć i tak dalej, i tak dalej. Poza tym ona nie ma pieniędzy, tak? A narcyz zazwyczaj, tak jak mówi, że szuka swojej właścicielki albo właściciela. Dobra. Co jeszcze warto powiedzieć? Jeszcze warto powiedzieć, że gdyby nie było, załóżmy, Paratowa, albo gdyby Juli nie zastrzelił Larisę, to ten sposób życia, ten sposób funkcjonowania, jaki ma Larisa, jej mama i całe to społeczeństwo, ono doprowadziłoby do przeżywania przez Larisy bardzo smutnego życia. Dlatego, że tak, ona jest nauczona, żeby robić to, czego chcą od niej inni. Ona nie ma własnego zdania, ona nawet nie wie, że można mieć własne zdanie. Ona nawet nie wie, co ona czuje i czego chce. I dlatego jej nawet nie przychodzi do głowy powiedzieć temu Juliuszowi, że na przykład nie przychodź do mnie. Czy ja dobrze rozumiem, że chcesz być moim narzeczonym? No to nie, niestety nie darzy ciebie uczuciem i nie przychodź proszę i tak dalej. Tak, ona nie jest w stanie, tak samo jak nie jest w stanie odmówić grania na gitarze albo śpiewania, kiedy nie chce. I jej życie z nim wyglądałoby, no załóżmy, Paratow zrobiłby jej dziecko. I ona dumnie żyłaby sobie sama, wychowując dziecko. Tutaj by się nawinął ten Juliusz, który by się z nią ożenił. Ale zobaczcie, kiedy człowiek nie jest nauczony mieć własne zdanie, być przekonanym o tym, że ma prawo do wypowiadania swojego zdania, kiedy człowiek nie jest nauczony, to jego życie będzie wyglądało tak jak życie Larisy z tym Juliuszem. Wyobraźcie sobie, ona nie może na niego patrzeć, on wywołuje u niej mdłości.
I mimo to ona go nie odpycha. Tak? Na bezrybiu i rak ryba. Zamiast zająć się czymś, czegoś się nauczyć, znaleźć jakiś sens w swoim życiu, ona stara się przynajmniej za kogoś wyjść za mąż, tak? No bo tak została wychowana. Jak by wyglądało ich życie? Oni spaliby w jednym łóżku, ona by z czasem nienawidziła go coraz bardziej i bardziej, coraz mocniej. I jaka atmosfera tworzyłaby się w tym łóżku? Ona by się brzydziła i liczyła na to, czekała na to, kiedy on skończy te swoje frikcje, te swoje ruchy niepotrzebne, bezsensowne i tak dalej. I z jakim obrzydzeniem ona by się odsuwała od niego, kiedy on by zlaziłby z niej i szedł do łazienki. I takie życie ugotowała ta mama, Charita Ignatiewna, dla swoich córek. Tak. No dobra, teraz może pytanie, bo wydaje mi się, że o wszystkim powiedzieliśmy, o takich różnych technikach. Aha, nie, jeszcze wiecie co chciałam powiedzieć. Pamiętacie, tam był taki moment, kiedy Wasia i ten, nie pamiętam jego nazwisko, taki gruby starszy pan, który marzył, żeby do Paryża jechać z Larisą Dmitriewną. Oni podrzucali orzeł czereszka, podrzucali monetę, z kim pojedzie, kto pojedzie z Larisą do Paryża. I tutaj też jest taki ciekawy wątek, że Wasia to jest przyjaciel dzieciństwa. I on Larisę Dmitriewną nie traktuje jako kobietę, tak? Oni mają takie relacje bezpłciowe, że tak powiem, bo od dzieciństwa się znają, przyjaźnią się, tak? I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego on w takim razie brał udział w tym podrzucaniu monety z tamtym grubym? Dlatego, że on jest, dla niego pieniądze są bardzo ważne. I on, gdyby na przykład on wygrał, on by mógł odsprzedać swoją wygrane temu grubemu. A ponieważ przegrał, to w ten sposób też jemu się opłaca. On w ogóle nie chciał z nią nigdzie jechać, nie traktuje ją jako kobietę, tylko jako koleżankę. To on i tak jest wygrany, tak? Jeśli by wygrał, to by odsprzedał temu prawo jechać z Larisy do Paryża, a ponieważ przegrał, to tak samo zrobił, sprawił przyjemność temu grubemu, że ten gruby wygrał. No mam nadzieję, że ta myśl moja jest zrozumiała. Także on też jest komersant i biznesmen. I to jest właśnie przykre, że żywego człowieka traktuje się jako rzecz, jako trofeum. Ona będzie go nienawidzić, czy robić wszystko, żeby zasłużyć na jego uwagę, okruchy zainteresowania, żebrać o uczucie. Ale zależy pani, a do kogo pani ma na myśli. Ona będzie nienawidzić, jeśli ona by wyszła za mąż za tego Juliusza, gdyby on ją nie zastrzelił, ona by go nienawidziła. I tam zawsze byłaby trzecia osoba w tym związku. Ta trzecia osoba podtrzymywałaby ten związek. Tak, bardzo dziękuję za wsparcie kanału pani Basiu. Tak, ja mam nadzieję, nie wiem od czego. Dobrze, ja zapiszę live'a. Aha. Zapiszę, mam nadzieję. Aha. Jestem takim informatykiem, ale mam nadzieję, że się zapiszę live. I co, będziemy się na teraz żegnać, tak? Jakby co to, jakby, nie wiem, jakby co to sobie przypomnę, ale chyba tam wszystko ujęłam, wszystkie te. Udostępniajcie proszę tego live'a, żeby osoby, które nic nie wiedzą na temat takich manipulantów, żeby po prostu ratować im życie i tyle, dlatego że bardzo często bywa tak, że osoba mało, że trafiła do lap manipulanta,
to jeszcze nie ma przy sobie nikogo, kto by się na tym znał, co z nią wyprawia ten człowiek i tylko słyszy i od rodziców, i od rodzeństwa, i jeszcze tam od kogoś tak, że to ty jesteś winna i z tobą jest coś tam nie halo, tak? I ludzie potrafią się załamywać, a nie ma sensu się załamywać po prostu i tyle. Tak, dobrze, kochani. Ja o więcej takich live'ów. Dobrze, dobrze, to fajnie. To bardzo, bardzo dziękuję za te komentarze cieple. Jak poczytałam ostatnio też komentarze, to bardzo mnie to zmotywowało. Tylko, że no, tak jak mówię, byłam trochę chora i nie mogłam mówić, dlatego nie zapisywałam. Ale będzie Anna Karenina. Мне, шчыра кажучы, мдліна фільм, якщо говорити про Анну Кареніну, і я взагалі Толстого не люблю. Не повинна ще до того признавати, повинна мовити: "Так, так, Війна і покой, Толстой, то є то є то". Ні, ніколи то прийшло обок мені, і я не навіть не з огляду на то, яким чоловіком трудним і нефайним був Толстой, але ну неважно, не люблю. Натомість можу полечити з цілим певністю, щоб ще панство, хто не читав, прочитати Містра Малгожата, якщо не да по-російську, то по-польську. Są fajne tłumaczenia, tak, sprawdzałam, są naprawdę. Ale po przeczytaniu tej książki proszę obejrzeć film Mistrz Małgorzata z Anną Kowalczuk w głównej roli, w roli Małgorzaty. Super, po prostu bajka, po prostu, słuchajcie, to jest po prostu utwór bez dna. I ja w wieku 15 lat pierwszy raz przeczytałam tą powieść i nie spałam 4 nocy. I teraz mam trochę więcej lat niż 15 i za każdym razem ja znajdę kolejne dno. Z czasem jak dojrzewam, tak, to znajduję tam jeszcze coś. I tam zawsze, każdy znajdzie coś dla siebie. To jest niesamowity w ogóle utwór i ja nigdy nie przestanę o tym mówić, u mnie to jest na pierwszym miejscu. I to jest na tyle genialna opowieść, że Я в віку 15 лет нічого не відділа о наркотиках, але мені ще почало видавати, що я не відділа, що Булгаков був наркоманом, так? Він був лікарем і там неважно. І я не відділа о тим, і мені ще почало видавати, що щось таке написати може тільки чоловік по наркотиках, що не дасть в стані таким цудінним, нормальним написати так геніальні речі, що просто... І кедись була в Києві в дому музею Булгакова, і та пані, яка проводила тим витечку, так, повідала, що вілі особ ще пита, чи він не писав то під впливом наркотиків, Міщу Малгожата, але... Mówi, że nie, że to się nie da tak napisać. Ale nie wiem, dlaczego wpadłam na ten pomysł. W każdym razie Mistrz Małgorzata i film Mistrz Małgorzata proszę oglądać i zazdroszczę Państwu tym, którzy będą to oglądać po raz pierwszy. To jest, tam jest wszystko po prostu, nie? I muzyka jest genialna, muzyka, genialny Igor Korneliuk na każdą taką sytuację napisał w tym filmie genialną muzykę po prostu. Ja jestem jak narkoman, jeśli chodzi o Mistrza Małgorzaty. Ja znam tą powieść, wszystkie te dialogi na pamięć i nigdy mi się nie nudzi. Dobra, zjechałam na inny temat, ale to polecam z całym sercem, z czystym sercem, że tak powiem. Wszystkich przytulam, dziękuję bardzo za uwagę. Proszę piszcie w komentarzach wszystko, co... jakie uczucia, jakie odczucia macie Państwo w związku z tym naszym dzisiejszym live'em, z czym się zgadzacie, z czym nie i czy każdy znalazł chociażby jedną jakąś myśl dla siebie przydatną w dzisiejszym live'ie. Jeśli tak będzie, to będę niesamowicie szczęśliwa z tego powodu. Także proszę podzielcie się Państwo swoimi przemyśleniami. Buziaczki, kocham wszystkich, mam nadzieję, że komentarze zostaną i teraz będę mogła je przeczytać sobie. No, miłego wieczoru życzę, wszystkim dziękuję, wszystkich kocham i do zobaczenia bardzo wkrótce. Buziaczki, pa kochani, pa.